Witam Was w kolejnym odcinku z gry K-Point Ski Jumping. Zapraszam oczywiście do zostawienia subika i łapeczki w górę, jak zawsze, na początku odcinka. No i nowa kadra, Confederate Summer Cup. Nie wiem, czy to tak miało być, ale lecimy od razu z pierwszymi zawodami. Słowenia, 100 metrów, K chyba, czekaj, ile było punkt K? Chyba 100 metrów, albo to był HS, teraz już nie wiem. Był HS czy punkt K? Ej no, nie pokazało mi. 69 metrów potrzebuje. Przypadek? Nie sądzę. Pierwszy skok w nowej kadrze. Można powiedzieć. Ło, panie. Dobra, jest za zieloną linię na szczęście, ale to był oczywiście słaby skok. 80,5 metra. 33 miejsce, proszę państwa. 100 metrów K, no tak. Dobra, no to jak tu się dobrze wybije, to może być dobry skok, nie powiem. Już te skille idą powoli w górę, zarabiamy coraz więcej kasy. No jest lepsze wyjście z progu, dużo lepsze i będzie świetny skok, wylądowany telemarkiem. Myślę, że to może być na prowadzenie nawet. Troszkę za wcześnie się jeszcze wybiłem. Pierwsze miejsce, jest, mamy to, nieduża przewaga, tylko punkt. No i kolejny zawodnik. Znaczy kolejny zawodnik, no to ja skaczę przecież cały czas. Co ja czasem mówię, widzowie. Mamy szansę to wygrać, mamy szansę to wygrać oczywiście. Chyba dobre wyjście z progu, nie mogę tam patrzeć teraz. No jest daleko, dobre wyjście z progu było. Krócej niż w poprzednim skoku, ale mamy drugie miejsce. To jest dobry wynik, chociaż chrapkę tu miałem na pierwsze miejsce. No i generalka. Co? W generalce pierwsze miejsce? Elegancko. Level up, pieniążki, wszystko się zgadza. Idziemy sobie na trening szybki, pewnie. O, proszę bardzo, to idziemy na mamucią skocznię. I możemy sobie pododawać jakieś punkty. Zaraz. Okej. Czy będzie udany skok treningowy na skoczni mamuciej? Zaraz się okaże. I nie wiem, chyba dobre wyjście z progu. Jest, trzymam tą wysokość, no i ładnie, chyba ładnie. Ile to było? 180 metrów, myślę, że trening udany. Pójdziemy sobie w to, to chyba było odległość, czy coś takiego. No i co? Ty, może sobie jeszcze, dobra, potem sobie trening zrobimy. Jeszcze mogę dodać tam, czekajcie, jeszcze mogę dodać. To jeszcze tutaj sobie polecimy. Odległość. No i lecimy z kolejnymi zawodami. Ta sama skocznia. I może wygramy, może wygramy. Coraz lepiej w tym K-Point Ski Jumping. Mam nadzieję, że niedługo będziemy mogli już sobie iść do sklepu, coś ciekawego kupić, no bo tyle rzeczy do kupienia. A tu wiecie. I dobra, lecimy. Kwalifikacje. Dobre, to było wyjście z progu chyba. Koszulka lidera, jak to cudownie wygląda, proszę państwa. 99,5 metra, świetny skok, drugie miejsce niestety. Odległość, dalej skoczyłem. Tego Stefano. Stefano Hula. Dobra. Pierwsza seria, wypadałoby tutaj teraz się postarać. Wiatr, no taki niesprzyjający dosyć, tylko tam na środku mamy sprzyjające warunki. Niezłe całkiem wyjście z progu. Będzie świetny skok, proszę państwa. 103 metry i to jest nowy rekord skoczni. Także z buta tu wchodzę w ten nowy sezon. I pierwsze miejsce oczywiście. Dobra, finał. Finał, finał, finał. Czy będzie dobry skok? Musi być dobry, nie ma innej możliwości. Coraz bardziej mi się te skoki podobają, nie wiem. O nie, za wcześnie się wybiłem. O nie, kurczę, no chyba nie wystarczy mi to. Jest, na szczęście, udało się wygrać, czyli koszulka lidera utrzymana. Coraz bardziej mi się podobają te skoki, nie wiem czemu, nie wiem czy to dobrze. Idziemy sobie na trening, K120 sobie zrobimy. Te umiejętności wszystkie po trochu sobie będziemy iść, bo to wiadomo, wszystkie trzeba robić i tak. Mamy zielone światło, ale ciekawe jakby tutaj się skakało ze wszystkimi wymaksowanymi umiejętnościami. Czy to będzie dobry skok? Ej, za wcześnie, dużo za wcześnie zacząłem lądować. Bart, to co ty robisz? 118,5 metra, dobrze.
I możemy sobie iść w siłę, no na przykład, nie wiem. Okej, lecimy z dwoma konkursami. Wiśle teraz, Wisła, Wisła. Miejmy nadzieję, że w Wiśle będzie spoko. I także wygramy. Kurczę, nie spodziewałem się, że tak tu zacznę wygrywać. Bardzo dobrze, bardzo dobrze. Cieszy mnie to, tutaj się Dawid Kubacki chyba rozgrzewa. A tymczasem lider. Będzie się już rozgrzewałem chyba przed pierwszą serią, bo ja ostatni skaczę. Nie wiem, chyba dobre wyjście z progu, ale wysokość, Wiśle. Ja nie mogę, upadek, o nie. 135 metrów, ja się nie dziwię, że upadek przy takiej odległości. Na szczęście mamy kwalifikację na 21, ale ja się nie muszę kwalifikować chyba. Dobra, lecimy. Pierwsza seria. Tutaj naprawdę mamy wiatr sprzyjający, no może być gruby skok, byle to wylądować. Byle to wylądować, widzowie, i nie spóźnić. Spóźnione niestety wyjście z progu. Ale skok, no dobry. Jak na to wyjście z progu? Nowy rekord nawet, 120 metrów. O kurczę, dopiero 29 miejsce. Wiele zawodników się tutaj stara w Wiśle skoczyć daleko. No, warunki się pogorszyły ewidentnie, ale spróbujmy tu skoczyć, żeby nie było złego wyjścia z progu, tak jak poprzednio. Powiem wam, że tu dość ciężko się dobrze wybić. Kejpoński jumping jest bardzo wysoko i mamy nowy rekord. 128,5 metra. Awansowaliśmy na 12 miejsce, koszulka lidera utrzymana cały czas. Lecimy od razu z następnymi zawodami. O, czekajcie, bo sponsora mam. Muszę 5 razy wygrać. No, biorę to pierwsze, bo jestem słaby jak na razie, to wiecie. Okej, Wisła. W ogóle, jak to mogło tak się zdarzyć, że gościu jest z Polski, Polak, robi grę o skokach, gdzie w Polsce mamy duży bardzo odbiór tych skoków. Poczekajcie, awaria, awarię mam. Awarię klawiatury. O nie. Dobra, naprawione. A nie ma polskiej wersji językowej. Kurczę, no nie wiem, nie mogę tego tutaj pojąć. Dobre, chyba wyjście z progu. O, dobrze. Dobry skok w okolicach zielonej linii. 126,5 metra. Pierwsze miejsce. Bardzo ładnie w tym sezonie. Bardzo dobrze zaczynamy ten sezon przynajmniej. Jak tak dalej pójdzie, to awansujemy do kolejnej kadry. O, masakra. No ale powiedzcie, no mógłby zrobić już wersję językową polską, jeżeli z Polski jest. O kurczę, ale słaby teraz skok. Pierwsza seria. 112,5 metra. Dopiero 15 miejsce, chociaż żeby do tej dziesiątki awansować, żeby trochę punktów zyskać. Czekamy na zielone światło. Warunki można powiedzieć, że są sprzyjające, tylko na środku mamy wiatr w plecy. O, teraz dobre chyba wyjście z progu, bo widzę, że jest wysoko i... Czy będzie nowy rekord? Nie ma nowego rekordu. 128,5 metra, 8 miejsce. Awansowaliśmy na 8 miejsce. Dobra, leci siano. Idziemy sobie na trening kolejny. Jeszcze frenza sobie dzisiaj zrobimy i myślę, że wystarczy. Lecimy na trening. Na skocznie mamucion, bo tak, no po prostu. Mamucie są spoko. Rzadko skaczemy na skoczniach mamucich, więc możemy sobie przynajmniej w treningu poskakać na skoczni mamuciej, na której wcale tak łatwo nie jest się dobrze wybić. Czy to zdanie miało sens? Nie wiem. Ale to jest dobre. O kurczę, ale mnie tutaj wzniosło. Świetny skok jest za zieloną linię. O kurczę, ile to było? 194,5 metra. To jest chyba jeden z moich lepszych skoków w ogóle na mamutach. Lecimy z Frenstad teraz. Zobaczmy, jak to będzie. Dwa ostatnie konkursy w odcineczku, myślę. Zrobimy i na dzisiaj wystarczy. Jeżeli chcecie kejpoński jumping więcej, to oczywiście łapeczki w górę możecie zostawiać. To będę wiedział, że chcecie więcej. Czy to było dobre wyjście z progu? Nie! Oż! Czy to był bardzo słaby skok? To był bardzo słaby skok, ale na szczęście dał nam kwalifikację. Słabe wyjście z progu. O, proszę, teraz mamy dobre warunki nawet. Jest wiatr pod narty praktycznie na całej długości, ale bardzo słaby.
To nie znaczy, że nie można tego wykorzystać. Będzie chyba ładniejszy skok. Kurczę, po co tak wcześnie zacząłem lądować? 88 metrów, 17 miejsce. Niepotrzebnie tak wcześnie ląduję. Ale już schizuje się, że upadek będzie. Dobra, znowu wiatr pod narty. Jest lepszy nawet. Niestety pada deszcz, więc pewnie woda w torach najazdowych. Chociaż to już nie te czasy, teraz to już mamy mrożone tory najazdowe. No i to był świetny skok. O takie skoki nam chodzi. 100,5 metra. No ale niestety 10 miejsce dopiero. I przydałoby się teraz wygrać. Przydałoby się teraz wygrać, żeby powiększyć tą przewagę punktową. No ale zobaczymy. Szkoda, że ta gra już nie jest rozwijana, bo mogło by tu się dziać naprawdę w tej grze. Hey point, ski jumping. Czekamy na zielone światło, jest zielone światło. I pyk. 85 odbicie. No jest za zieloną linię chyba. 95 metrów i jest pierwsze miejsce, także w tych zawodach poziom dosyć niski. Byleby teraz nic nie zepsuć i będzie git. Warunki dość słabe. Może nas tam zawirować w powietrzu, że tak powiem. Chyba dobre wyjście z progu, leć Bart. No jest w okolicach zielonej linii, 91,5 metra, piąte miejsce, mamy szansę na zwycięstwo. Bo teraz naprawdę musi być dobry, bardzo dobry skok. Jest zielone światło. Zawody wieczorem, tak w ogóle. O, teraz najlepsze wyjście z progu, jakie mogło być, i świetny skok. Myślę, że to jest na pierwsze miejsce, 98 metrów, tak jest, wygrywamy ostatnie tutaj zawody dzisiaj. Ale to jeszcze nie koniec odcinka, proszę bardzo. 1000 dostałem, expa. Bo jeszcze idziemy sobie na trening szybki jakiś, tym razem może K120. Zrobimy sobie trening. Lub krening, jak to woli. Zielone? Gdzie jest zielone światło? No tak, to trening, nie ma kto zapalić. Dobra, zapalił ktoś. Ochroniarz podszedł i zapalił. Dobre chyba wyjście z progu. No, ty, no, bardzo dobre wyjście z progu, 100%. Nie wiem, czy takie miałem. Dobra, trening można powiedzieć chyba zaliczony. Idziemy sobie tylko zobaczyć do sklepu. Jeszcze muszę być na bieżąco. Nie wiem, co by sobie tu następne kupić. Kombinezon chyba. Kombinezon będziemy sobie musieli kupić. No ale ten... No, za 30 tysięcy myślę sobie dozbierać już na ten kombinezon. Cofnijmy jeszcze, zobaczmy sobie, gdzie są trenerzy. No nie, trenera na razie odpuszczam, za drogie to jest wszystko. Okej, okay. Kończymy sobie odcinek. Zapraszam oczywiście do zostawienia subika i łapeczki w górę jak zwykle. No i do usłyszenia.